Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Co się uważa na temat związków partnerskich, zarówno tych hetero, jak i homoseksualnych? Obserwuje ksiądz tę dyskusję polityczną, która się toczy? No, jesteśmy już tu na nudności bierze, jak się tego słucha, nawet publicznej telewizji, dzienników ostatnich telewizyjnych. Przecież tego przez 15 minut nie można słuchać. Ja nie wiem, jak rodziny z dziećmi, z tym to wszystko znoszą. Wczoraj na przykład prowadzący, pan Kraśko, nie wiem, czy to on przygotowywał, czy ktoś inny, ale te relacje wszystkich i piosenkarek, i ministrów spraw zagranicznych Niemiec i tak, to wyglądało na to, jakby co drugi był hetero, czy co trzeci homo. Tak, więc nie przesadzajmy. No zdrowy rozsądek, to jest fala, która płynie, dopłynęła do nas, więc... A ksiądz, to o dyskusji politycznej, a o samych związkach i o tym, że one istnieją. Jedna z posłanek w Sejmie powiedziała związki jałowe. Ksiądz też by tak powiedział? Proszę panią, jeszcze raz powtarzam, mnie to nudzi. Bierze na nudności. Wie pani, co to jest? Tak, wiem. No i dlatego skończmy tą rozmowę. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.